W Norwegii rozgrywany jest właśnie bardzo silny turniej szachów klasycznych i Nakamura ciekawie sobie tam radzi, ponieważ wjechał na drugie miejsce listy rankingowej FIDE. Tutaj, tak jak widzicie, pojedynkuje się z Gukeszem, młodym zdolniachą z Indii. Gość w ogóle ma 17 lat, także naprawdę ostro naparza. I w tej partii nastąpiło posunięcie C5. Tak klasycznie to zawsze było tutaj grywane bicie na D5. Później jak czarny odbijał, prędzej czy później następowało bicie na C5, no i po prostu czarny grał z izolowanym pionkiem. Te pozycje są oczywiście bardzo dynamiczne, dużo się tutaj dzieje, także bardzo ciekawa akcja. Chociaż ostatnio to nawet tego typu gambity są uprawiane z biciem na D4. Też okazuje się, że tam inicjatywa może być nieziemska, choć niektórzy też wtrącają szacha, dopiero później odbijają, więc ciekawe harce. W związku z tym Gukesz stwierdził, że zagra tutaj prosto i zdecydował się na posunięcie E3, czyli stabilnie. Na co Nakamura odpowiedział skoczek F6, skoczek F3, skoczek C6, A3, wyczekanie i teraz przeszli panowie do takiego przyjętego gambitu hetmańskiego. Czyli tutaj plan Nakamury jest banalnie prosty, czyli Nakamura będzie chciał wrzucić B5, później goniec B7, goniec na długą przekątną i czarny właściwie często ma przyjemniejszą grę niż biały. Biały oczywiście troszeczkę szybciej się tutaj aktywizuje, ale naprawdę te pozycje bywają nieprzyjemne, jeżeli czarny się tak agresywnie zaktywizuje. A to posunięcie A3 wygląda na niezbyt przydatne w tej konfiguracji. Więc w partii mamy roszadę. No i zobaczcie, tutaj Nakamura wrzuca właśnie posunięcie B5. Ten goniec musi uciec. No i jest zagrany goniec B7. Więc bardzo, bardzo zdrowa pozycja. Jedyne, do czego właściwie można się tutaj przyczepić, to fakt, że król na dłuższą chwilę został tutaj w centrum i to może być dosyć kłopotliwe. Więc mamy wieża E1 i tutaj Nakamura czeka z tym gońcem, grając posunięcie hetman C7, czyli Nakamura robi takiego przydasia, ponieważ hetman na C7 przyda się. Natomiast z tym gońcem to jeszcze nie wiadomo. Może on przyda się na E7 albo na D6, więc lepiej wyczekać. Jeżeli tutaj od razu poszedłby na E7, to daje Gukeszowi czas, żeby wybić na C5, goniec odbija i B4. I goniec sobie wchodzi elegancko na B2. Czyli po prostu reprezentant USA nie chce tutaj na raty tym gońcem odbijać, tylko chciałby odbić w jednym ruchu. Dlatego też z tym gońcem sobie wyczekuje. W partii hetman E2, wieża D8, czyli zobaczcie, rozwija tę prawą stronę szachownicy, a goniec z F8 cały czas czeka. I tutaj presja na D4 została zwiększona. I właściwie Gukesz powinien teraz wybić, zagrać to B4 i pozycja jest ok. Natomiast nastąpiło tutaj wieża D1. No to już widzimy, że coś tutaj jest nie tak w tej grze białego. No bo najpierw wieża E1, żeby później wieża D1. Są tutaj straty czasu. I Nakamura właściwie powinien to wykorzystać grając C4, wtedy jest bardzo przyjemna przewaga na skrzydle hetmańskim. Oczywiście trzeba uważać na jakieś E4, co może być kłopotliwe, ale czarny też szybko może się swoimi pionkami rozkręcać na hetmańskim, więc jak to zwykle bywa, są plusy, są minusy. Nakamura zdecydował się tutaj wybić, czyli klasycznie idzie na izolaka. Zbić tutaj na D4 z oczywistych powodów nie można, ponieważ później bicie na B5 i tracimy tutaj wieżę, więc goniec poszedł na E7. No i muszę wam powiedzieć, że tutaj zadymka w pewnym momencie była niesamowita, mimo tego, że te pozycje mają raczej renomę takich bardzo spokojnych. No więc tutaj A4, B4, skoczek E4 i teraz bicie na D4 jest już możliwe. W partii nastąpiła wymiana skoczków. No tutaj jest dosyć trudna decyzja, bo bicie na D4 wygląda bardzo zacnie. Natomiast tutaj po odbiciu wieża wybija szach. I teraz jest spora różnica. No bo następuje odbicie, wybicie wieży, ale jeszcze na koniec wariantu wisi skoczek. Wtrącenie szacha
kompletnie nic nie daje, no bo goniec odbije i zabezpieczy wieżę. Więc wieża bije D4, skoczek bije 4 i dochodzi mniej więcej do takiej sytuacji. I prawdopodobnie Nakamura widział, że tutaj będzie jakiś pirazy oko remisik. No wiadomo, jeszcze tam są groźby mata, więc też biały musi uważać, więc musi dawać tego wiecznego szacha. No i najprawdopodobniej Naka po prostu nie chciał tego remisu. Więc w partii mamy bicie na e4, goniec tutaj odbija, roszada, goniec e3 i właściwie biały ma tutaj niezłą koordynację. Pion z d4 jest oczywiście słabością. Pion z d4 jest tutaj problemem, ale jest to problem taki w dalekiej perspektywie, to znaczy w końcówce rzeczywiście ciężko będzie tego delikwenta zabezpieczyć, ale w grze środkowej ten pion jest dużym atutem białego, bo kontroluje więcej centralnych pól, biały jest wyżej ustawiony, więc też figurom łatwiej manewrować. No i w partii skoczek A5, wieża AC1, hetman B8 i tutaj Gukesz miał naprawdę prześliczną ideę na atakowanie. I tą prześliczną ideą jest posunięcie skoczek G5. O co tutaj chodzi? No, na pozór sytuacja jest banalnie prosta, no bo biały chce po prostu sieknąć na H7. No to po kolei. Co jeżeli tutaj nastąpi po prostu wybicie na E4? No to wtedy skoczek odbija i za momencik ten skoczek zamelduje się na C5. I wtedy zauważcie, że ten goniec już nie będzie bronił piona z B4, więc z tym pionkiem będą problemy, a jeszcze dodatkowo będą problemy z pionem na A6, więc te wysunięte piony Hikaru będą wysoce kłopotliwe. No to dalej, co jeżeli ten skoczek po prostu zostanie przegoniony? Teraz co ciekawe można wrzucić szacha i cofnąć się hetmanem na B1. I plan jest prosty. Wrzutka hetmana na C2 albo na D3, żeby później wlepić mata, no bo skoczek jest nietykalny ze względu na to, że tutaj zabawa się zakończy po prostu matem. Więc idea skoczek G5 bardzo, bardzo interesująca. Natomiast w partii Gukesz wolał nie wymieniać tych gońców, wolał swojego gońca zostawić. Natomiast to się wiąże z tym, że goniec białopolowy na Kamury zajmuje piękne pole na D5 i tutaj rzeczywiście jest bardzo, bardzo aktywnie ustawiony, a jeszcze dodatkowo hetman dołącza tutaj do imprezy, no i po długiej przekątnej naprawdę są kłopoty, przede wszystkim oczywiście z punktem G2. Więc w partii mamy goniec D3, jest to kontratak na A6, więc teraz, jeżeli nastąpiłoby wybicie, no to po prostu bicie na A6 i wszelkie końcówki będą lepsze dla Gukesza, no bo ten pion z linii A w ten czy inny sposób będzie zasuwał. A ten pion z G2, jeżeli tutaj biały nie dostaje mata, no to raczej za tym pionem nie będzie tęsknił. Więc w partii wieża A8, no to goniec F4, dalsza tutaj aktywizacja następuje. Jeżeli chodzi o teraz bicie na G2, no bo teraz już odbicia nie ma, no to teraz następuje posunięcie F3 i temu gońcowi zostaje tylko pole H3, ale potem goniec E4. Więc tutaj zauważcie, że Gukesz w naprawdę fajny, taktyczny sposób się broni. Więc w partii nastąpiło w ogóle posunięcie F5, czyli Nakamura no trochę się obawiał, co tutaj może się wydarzyć na królu. Biały skoczek na F3, jest słabość na E6, więc wypada na nią zerknąć. I tutaj Gukesz właśnie zaczął się aktywizować. Hetman E5, mamy tutaj chwilę takiego manewrowania. Cały czas pion A6 podwisa, więc trzeba go bronić. No i pomału biały tutaj swoją pozycję poprawia, elegancko się aktywizuje na skrzydle królewskim i wszystko wydaje się, że zmierza w bardzo dobrym kierunku. Z tym, że tutaj jest taki moment przełomowy, ponieważ z tym pionem A4 są kłopoty. Zauważcie, że B3 nie da rady zagrać, bo to też goniec kontroluje, a jeżeli pion z A4 zostanie ciachnięty, no to wtedy pion czarnego zasuwa do pola przemiany i przy wsparciu pary gońców, no to czegoś takiego zatrzymać się nie da. Więc należało zagrać samemu A5. I chodzi o to, że jeżeli goniec tutaj zbije, no to następuje bicie
na e6 i jak goniec odbija, no to wiadomo, a jeżeli hetman odbija, to następuje wieża c5. Z atakiem na oba gońce, przy dobrych wiatrach może uda się przejść do różnopolaków, więc tutaj Gukesz miałby szansę na przetrwanie. Natomiast w partii skoczek odszedł na h3 i to pozwoliło na Nakamurze skonsolidować swoją pozycję i teraz przejmuje inicjatywę, bo wrzuca posunięcie a5 i do końca świata ten pion a4 będzie bardzo słaby, zawsze na tego typu akcje trzeba uważać, a pion a5 zawsze jest zabezpieczony. I tutaj należało zagrać hetman d8 z atakiem na pionka i wieża wjeżdża na c2, atakując oczywiście po słabościach. W partii hetman c7 to jest trochę strata czasu, no bo tak jak widzicie, za moment Nakamura zszedł z linicy, żeby tę wieżę wpuścić. I teraz bardzo zabawny ruch, goniec a2. I okazuje się, że po prostu piona d4 nie ma jak bronić, a pion e6 jest pilnowany. I tutaj Nakamura ma kompletnie wygraną pozycję, ale nie uwierzycie, co on tutaj podwalił. Mianowicie, no, totalna dominacja, pion przewagi, para gońców w otwartej pozycji i następuje goniec d4. I goniec d4 wygląda idealnie, prawda? Za chwilę jeszcze może e5 nastąpi, wtedy ten goniec na d4, no nie do ruszenia, przepotężna figura. No ale jest jeden problem, bo tutaj wchodzi posunięcie goniec f1. I nie można zbić tego hetmana, bo następuje bicie na d8 i wieża f8. Z matem. Jeżeli natomiast nastąpiłoby posunięcie hetman e4, no to hetman bije na b3, goniec niebroniony, a po biciu na f2 z atakiem na wieżę, no to wieża odbija i wszystko się tutaj zgadza. Natomiast w partii Gukesz zagrał posunięcie goniec e2. Z tą samą ideą, to znaczy zauważył, że tutaj zbić nie można, bo wlepia mata, ale teraz hetman e4 wchodzi, bo nie można zbić gońca ze względu na goniec bije f2. Zauważcie, że ten goniec stojąc na e2 przeszkodził teraz wieży, więc król bije na f2, wieża bije d2 i ta pozycja jest kompletnie wygrana, no bo hetman musi tutaj przechodzić do defensywy, a to wiąże się ze stratą piona b2 i ten pion z linii b leci do pola przemiany. Więc w partii nastąpiło hetman bije e4, no ale teraz to już wygrana na wiele sposobów, ponieważ tutaj para gońców w kompletnie otwartej pozycji, też dwóch na jednego na hetmańskim, więc wiadomo, że można wolnego oddalonego pionka wytworzyć. No i tutaj pomału Nakamura poprawiał swoją sytuację. No i finalnie Gukesz wyrwał się tym pionkiem, go stracił i tutaj się poddał. Ponieważ po ruchu skoczek h2 nastąpi goniec e5, ten skoczek musi uciec, no i leci pion g4, a później leci pion h5. I teraz zobaczcie, szanowni widzowie, co się dzieje na liście rankingowej FIDE. Tak jak widzicie, Magnus Carlsen traci tutaj swój ranking, ale dalej ma potężny, no bo 2841. A kolejny zawodnik jest prawie 60 oczek niżej, także cały czas przewaga Carlsena jest kolosalna, ale tutaj swój rajd rozkręcił Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura swego czasu miał 2816, to jest jego pik rankingowy z 2015 roku, więc idzie w bardzo dobrym kierunku, żeby ten pik rankingowy poprawić. Teraz zyskał już 8,5 do rankingu, wygrywając z Gukeszem i wygrywając z Arianem Tarim. Też bardzo dobrze radzi sobie Fabiano Caruana, który był 14 oczek na plus, ale że przegrał z Mamed Jarowem, no to zleciał z drugiego miejsca listy rankingowej FIDE. Ding w ogóle spadł na aż 5. miejsce, nasz mistrz świata, więc niezłe akcje się tutaj dzieją. Jan Krzysztof Duda aktualnie na miejscu 21, póki co w czerwcu
Nic nie zagrał, jeżeli chodzi o szachy klasyczne, ale okolice top 20 są trzymane. Zobaczymy, czy tutaj Polak ruszy do akcji. No a Gukesz, młody zawodnik, 17 lat, zobaczcie. No i tutaj 16 miejsce na liście rankingowej FIDE. Jeżeli chodzi o Nakamurę, to Nakamura nie gra jakoś dużo turniejów, szczególnie odkąd rozpoczął tę swoją karierę streamerską, ale tutaj regularnie idzie do góry. Cały czas na tym rankingu zyskuje. Czekajcie, tu chyba odpaliłem jego blitzowy ranking, tak? Dobra, wejdźmy sobie na FIDE tego zawodnika. Ogólnie jak w Google wpiszecie imię, nazwisko FIDE, to kartę każdego zawodnika jesteście w stanie znaleźć. I tutaj ranking w szachach klasycznych, tak jak widzicie, było 2816. No i tutaj spadek na żałosne 2736. A teraz co turniej zyskuje? Od 2022 roku, jak wrócił do grania, to cyk do góry, cyk do góry, cyk do góry. Tutaj długaśna przerwa i znowu cyk do góry. I na tym turnieju, który gra, znowu zyskuje. Także jest tutaj naprawdę solidny potencjał, żeby wrócić na 2800+. No i miejmy nadzieję, że to nastąpi. Ja cały czas żyje marzeniem, że zobaczymy mecz o Mistrzostwo Świata Carlsen kontra Nakamura. No muszę wam powiedzieć, że coś takiego by rozwaliło internet. No dobrze, więc jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwie czerwika i spróbuj obstawić, jaki maksymalny ranking w swojej karierze Nakamura wbije. Czy zostanie 2816, czy też wbije coś więcej. Także dzięki za uwagę i pa pa widzowie.